Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Michał Gajda, jestem adwokatem i mam przyjemność dzisiaj podzielić się z Państwem moją wiedzą, moim doświadczeniem na przygotowany przeze mnie temat dotyczący ograniczeń reklamy wyrobów medycznych w praktyce. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wystąpienia przed Państwem. Niestety w takiej formie się spotykamy, natomiast jest mi niezmiernie miło, że takie wydarzenie, takie doniosłe wydarzenie ma miejsce w Szczecinie, na mojej uczelni, na której ja sam studiowałem i mam nadzieję, że będzie to już wydarzenie cykliczne i będziemy mogli spotykać się już nie tylko w takiej formie, ale również osobiście. Przygotowałem dla Państwa temat dość aktualny, dość problematyczny. Pozwalam sobie nawet żartować, że w ostatnim czasie my prawnicy staliśmy się troszeczkę więźniami tego tematu, czyli ograniczenia reklamy wyrobów medycznych w praktyce. Ilość zapytań, ilość problemów, wątpliwości, jakie rodzi ten temat, jest chyba najlepszym dowodem na to, jak jest on problematyczny, jak on jest potrzebny, jak jego wyjaśnienie cały czas pozostaje aktualne. Oczywiście mówiąc o ograniczeniach reklamy wyrobów medycznych, musimy zacząć od podstawy prawnej. Z racji tutaj dość dużej dyscypliny czasowej nie będziemy się na tym skupiać, bo Państwu zapewne jest to znane. Oczywiście źródłem tych ograniczeń jest przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych oraz implementowane w ten sposób przepisy w ustawie z dnia 7 kwietnia 2002 roku o wyrobach medycznych, a także ostatniego rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie reklamy wyrobów medycznych. Mój wykład nie będę poświęcał temu rozporządzeniu, pomimo że było ono przez nas prawników i przez Państwa praktyków, również producentów, dystrybutorów wyrobów medycznych, czy właśnie przedstawicieli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mocno oczekiwane. Mieliśmy dość duże nadzieje w związku z tym rozporządzeniem, jednak okazało się, tak jak zakładaliśmy, że rozporządzenie ma charakter stricte techniczny, wskazuje jedynie informacje i sposób przekazywania tych informacji, jakimi powinny być opatrzone treści reklamowe, natomiast nie przynosi nam odpowiedzi na stawiane dotychczas przez nas i aktualne nadal pytania. Ważne terminy. Jeżeli chodzi o ważne terminy w omawianej przez nas materii, to jest oczywiście dzień 1 stycznia 2023 roku, kiedy to weszły w życie przepisy regulujące reklamę wyrobów medycznych, czyli dzień, od którego wszystkie przekazy, komunikaty reklamowe dotyczące właśnie reklamy wyrobów medycznych powinny odpowiadać, a także dzień 30 czerwca 2023 roku, czyli raptem za kilka dni, do którego dostosowane mają być wszelkie treści reklamowe, które zostały upublicznione, udostępnione do dnia 31 grudnia 2022 roku. Czyli wszystkie te komunikaty, które były, znalazły się w przestrzeni publicznej do 31 grudnia, właśnie zostały nam ostatnie dni, aby one zostały dostosowane do wymogów nowej ustawy. Odpowiadając sobie na pytanie, znaczy wyjaśniając ograniczenia reklamy wyrobów medycznych, musimy sobie wyjaśnić trzy najważniejsze pojęcia. Pierwsze, czyli pojęcie reklamy, czym jest reklama. Drugie pojęcie, bardzo istotne w zakresie dotyczące innego rodzaju, pewnych bardziej restrykcyjnych ograniczeń, czyli reklama kierowana do publicznej wiadomości. Oraz trzecie, przedmiotowy zakres tej ustawy, czyli tak naprawdę czym jest wyrób medyczny i czego dotyczy ten zakaz. Na próżno jest nam szukać w ustawie o wyrobach medycznych definicji reklamy. Ustawodawca posługuje się tym pojęciem, jednak jego nie wyjaśnia. Dlatego i my, prawnicy, jesteśmy zmuszeni posiłkować się podobnymi regulacjami zawartymi w ustawie Prawo farmaceutyczne. I tak w artykule 52 ustępie 1 tej ustawy ustawodawca wskazuje, że reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu, zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Ratio legis obu tych ustaw jest podobne, czyli jakby ograniczenie konsumentów, zabezpieczenie konsumentów przed
pewnego rodzaju atakowaniem ich treściami niezgodnymi z, właśnie z takimi wymogami ustaw, treściami reklamowymi. Zatem mając na uwadze fakt, że przepisy ustawy o wyrobach medycznych obowiązują stosunkowo krótko i na próżno jest nam w chwili obecnej szukać orzecznictwa czy decyzji administracyjnych dotyczących właśnie tej reklamy, pozwalających nam ustalić granice pomiędzy dozwoloną informacją, a właśnie treścią reklamową, no to my, prawnicy, zmuszeni jesteśmy posiłkować się właśnie dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym i wydanymi decyzjami w oparciu o ograniczenia reklamy leków, czyli wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne. I tak w jednym z ostatnich takich świeżych orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że reklamą jest wypowiedź, że wypowiedź jest reklamą, gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru. Więc to jest tak naprawdę potwierdzenie ugruntowanego stanowiska w doktrynie, że z reklamą, z treścią reklamową mamy do czynienia wówczas, kiedy ta warstwa perswazyjna przeważa nad tą warstwą informacyjną. Jednak to nadal nie jest nam wystarczające do udzielenia odpowiedzi, gdzie tej granicy poszukiwać, ponieważ w innym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że reklamą jest każde działanie, które ma na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania z określonych usług, a Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2007 roku poszedł jeszcze krok dalej i wskazał, że reklamą będą wszelkie formy przekazu, w tym takie, które nie zawierając w sobie elementów ocennych ani zachęcających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte przez ich odbiorców jako zachęta do kupna. Jest to o tyle problematyczne orzeczenie dla nas, dla praktyków, że tak jak Państwo widzicie, organ oceniając, czy dana treść, dany komunikat ma charakter reklamowy, ocenia nie tylko nasz zamiar i jego samą treść, ale również to, w jaki sposób potencjalny odbiorca przekaz ten może odebrać. To orzeczenie chyba w najlepszy sposób obrazuje nam, jak bardzo restrykcyjne dotychczas było interpretowanie przepisów regulujących reklamy produktów leczniczych. Zgodnie z opracowanymi wytycznymi, w których udział brali przedstawiciele URPL-u w zakresie reklamy wyrobów medycznych, wynika, że intencją URPL jest zmniejszenie tej restrykcyjności, czyli wprowadzenie pewnego rodzaju bardziej liberalnego podejścia do interpretowania tych ograniczeń reklamy. Jednak musimy mieć na uwadze, że te wytyczne póki co nie mają żadnego charakteru wiążącego. A mówię póki co, oczywiście do momentów, póki one nie zostaną odzwierciedlone w wydanych ewentualnych decyzjach. A tak jak powiedziałem, takich decyzji niestety na próżno nam szukać. Oczywiście ustawa o wyrobach medycznych wskazuje nam wprost, że reklama wyrobów medycznych nie może wprowadzać w błąd. I tutaj przedstawia szeroki zakres, czego ten błąd nie może dotyczyć. Innymi słowy, treści reklamowe muszą być zgodne z prawdą i z drugiej strony muszą być też możliwe do zweryfikowania w sytuacji, kiedy zostanie nam zarzucone, że ta treść może wprowadzić w błąd odbiorcę tej treści reklamowej. Tak jak powiedziałem, drugim istotnym zagadnieniem, którym musimy omówić w ramach ograniczeń reklamy wyrobów medycznych, jest pojęcie reklamy kierowanej do publicznej wiadomości. Jest to szczególny rodzaj reklamy, w stosunku do której, z uwagi na jej charakter, wprowadzone są dodatkowe, bardzo restrykcyjne ograniczenia. I reklamą kierowaną do publicznej wiadomości jest reklama, z którą zapoznać się mogą przypadkowi odbiorcy. I są to oczywiście typowe przekazy rozpowszechniane za pomocą radia, telewizji, prasy powszechnie dostępnej, na ulotkach, za pomocą plakatów umieszczanych w miejscach publicznych czy na ogólnodostępnych stronach internetowych, które to przekazy nie są w żaden sposób zabezpieczone przed szerokim dostępem. Zakazy reklamy wyrobów medycznych kierowanych do publicznej wiadomości, tak jak powiedziałem, są tutaj wyjątkowe i rzekłbym nawet restrykcyjne, ponieważ przede wszystkim taki rodzaj reklamy nie może wykorzystywać w swojej treści wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osoby prezentujące wyrób w sposób sugerujący, że taki zawód wykonują. Czyli chodzi nam o sytuacje, w których nie tylko w reklamie bierze udział lekarz, ale również aktor podający się za taką osobę, albo właśnie jeżeli sposób przekazu, treść komunikatu sugeruje, że osoba taka może wykonywać zawód medyczny. I
tak jak wynika z dotychczasowych zapytań klientów, przedstawianych problemów czy zamawianych opinii prawnych, to właśnie to jest jeden z dwóch najbardziej dotkliwych ograniczeń, czyli to, w jaki sposób, czy kiedy możemy posługiwać się w prezentowanych komunikatach wizerunkiem eksperta, wizerunkiem osoby wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty. Drugim ograniczeniem jest zakazem jest zawieranie bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów. I trzeci, równie doniosły praktycznie, tak jak ten pierwszy dotyczący wizerunku osoby wykonującej zawód lekarza, zawód medyczny, to jest zakaz reklamowania wyrobów przeznaczonych do użytkowania przez użytkowników innych niż laicy. Przypominam, że zgodnie z treścią rozporządzenia unijnego laikiem jest osoba, która nie posiada formalnego wykształcenia w dziedzinie ochrony zdrowia, w dziedzinie służby zdrowia lub medycyny, czyli chodzi nam o osoby nie będące przedstawicielami zawodów medycznych. I powstaje w praktyce pytanie, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z wyrobem właśnie przeznaczonym dla nielaika. I proszę Państwa, o tym oczywiście decyduje producent na podstawie dokumentacji, która stanowi podstawę zarejestrowania takiego wyrobu medycznego. W każdym przypadku, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy ten wyrób, który chcemy zareklamować, jest wyrobem właśnie przeznaczonym dla użytkowników innych niż laicy, musimy sięgać do tych dokumentów źródłowych, czyli dokumentacji technicznej dołączonej do wyrobu, z której właśnie wynika, jakie są zalecenia producenta w zakresie stosowania, wykorzystywania tego wyrobu medycznego. I trzecim zagadnieniem dotyczącym istotnym z punktu widzenia ograniczeń reklamy wyrobów medycznych jest zakres przedmiotowy tej ustawy. I tutaj nie ma wątpliwości, że ustawowe ograniczenia dotyczą wyłącznie wyrobów medycznych rozumianych sensu stricto. Czyli mamy tutaj na myśli konkretny wyrób konkretnego producenta opatrzony konkretną nazwą lub znakiem towarowym, i w takiej tylko sytuacji możemy mówić o reklamie konkretnego wyrobu medycznego. Tym samym za reklamę uznawany może być wyłącznie przekaz zawierający właśnie w swojej treści informacje pozwalające na zidentyfikowanie wyrobu medycznego i prezentowanego wyrobu jako konkretnego wyrobu medycznego. I tutaj zawsze przestrzegam Państwa i wskazuję, że musimy mieć na uwadze, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o samą nazwę czy wizerunek danego wyrobu, na przykład z logotypem, ale o każdy inny element charakterystyczny, który w sposób jednoznaczny wskazuje nam, z jakim wyrobem medycznym mamy do czynienia. Czyli jakby Państwo w praktyce, czy nawet ja, nie wykonując zabiegów z użyciem wyrobów medycznych, jestem w stanie chociażby z uwagi na charakterystyczny kształt, przykładowo strzykawki dołączonej do konkretnego wyrobu, czy jej koloru, jestem w stanie rozpoznać, jaki to jest wyrób medyczny. Zatem chodzi właśnie o prezentowanie takich treści, których właśnie, tak jak powiedziałem, nie tylko nazwa czy logotyp danego produktu, ale na przykład jego charakterystyczna kolorystyka opakowania, czy samego wyrobu medycznego. Oczywiście w praktyce bardzo ważnym zastrzeżeniem jest, że przepisy regulujące reklamę wyrobów medycznych stosuje się odpowiednio m.in. do reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usługi w zakresie, jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu. Czyli innymi słowy, oczywiście zabieg nie jest wyrobem, ale może być uznany za reklamę działalności, jeżeli ta reklama będzie zawierać właśnie tak wspomniany przeze mnie nazwę lub znak towarowy wyrobu albo inny charakterystyczny element. No i proszę Państwa, skoro już wiemy tak naprawdę, czego nie możemy, co jest ograniczone, co jest zakazane, musimy się zastanowić nad tym, co nie będzie stanowić reklamy, czyli jakiego rodzaju przekaz Państwo w swojej praktyce, czy to w ramach działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czy właśnie dystrybutorów, producentów, importerów wyrobów medycznych, jakie przekazy możecie Państwo kierować. Przede wszystkim najogólniejszą odpowiedź znajdujemy już w dość szerokim dorobku orzeczniczym, w którym wskazuje, że przekaz, którego celem nie jest zwiększenie sprzedaży danego wyrobu medycznego, nie jest reklamą. Tak? Czyli
cel tego przekazu. Oczywiście jest to na tyle ogólne stwierdzenie, które nie pozwala nam w sposób wyraźny postawić granicy między właśnie dozwoloną informacją, a już reklamą wyrobów medycznych. Więc musimy poszukiwać praktycznych rozwiązań, które w sposób niebudzący wątpliwości nie narażą nas, nie narażą naszych klientów na ewentualną odpowiedzialność w związku z naruszeniem zakazów reklamy. I przede wszystkim najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest kierowanie przekazów odnoszących się do substancji czynnej danego wyrobu. Tak, czyli przykładowo przekaz, który będzie zachwalał w sposób typowo reklamowy kwas hialuronowy usieciowiony, nie będzie uznany za reklamę wyrobu medycznego, jeżeli w jego treści nie będzie wskazana nazwa konkretnego wyrobu medycznego. Drugim rozwiązaniem jest przekazywanie informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych do opakowań wyrobów, ponieważ zgodnie z ustawą nie stanowią one reklamy. Natomiast ja tu zawsze robię zastrzeżenie i mówię Państwu, że oczywiście taką treść, która jest zgodnie z ustawą, nie stanowi reklamy, możemy zaprezentować w taki sposób, że nie będzie budziła ona wątpliwości, iż reklamę stanowi. I takie orzeczenie zostało wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w marcu tego roku, w którym właśnie sąd podtrzymał decyzje GIF-owskie i zakwestionował legalność czy prawidłowość przekazu właśnie dotycząca, mimo że odnosił się do informacji zamieszczonych w tak zwanych ulotkach i chodziło tutaj o akcję promocyjną z tym związaną. Oczywiście unikamy również zwrotów zachęcających do stosowania danego wyrobu medycznego, jako właśnie ten element perswazyjny, o którym wspomniałem. Druga kwestia to jest posługiwanie się nazwami grupy wyrobów, bez używania również tutaj nazw handlowych, czyli na przykład wypełniacze. Druga rzecz to są komunikaty przekazywane konkretnemu podmiotowi w odpowiedzi na otrzymywane zapytanie dotyczące oferty. To się pojawiało początkowo w wielu zapytaniach z Państwa strony, czy w sytuacji, jeżeli dostaję zapytanie dotyczące konkretnego wyrobu medycznego, oferty, czy możemy wówczas przedstawić te informacje włącznie z tymi tak zwanymi ulotkami już zachęcającymi, czysto reklamowymi. To oczywiście już nie jest reklama, to jest odpowiedź, przedstawienie oferty na konkretne zapytanie, czy to pacjenta, czy to klienta, który taki wyrób chce nabyć. Kolejnym takim praktycznym rozwiązaniem to jest posługiwanie się komunikatami stanowiącymi tak zwane suche czy techniczne informacje i weryfikowalne odnoszące się do danego wyrobu, tak? Czyli skupiamy się na tej warstwie technicznej, technologicznej, która ma na celu właśnie poinformowanie, jakiego rodzaju jest to wyrób, co on w swoim składzie zawiera, w jaki sposób właśnie powinien być przechowywany czy podawany, co w rzeczywistości tak naprawdę de facto stanowi powielenie tych informacji zawartych w tak zwanej ulotce dołączonej do wyrobu. I ostatnia kwestia, komunikaty zawierające informacje adresowane do pacjenta o przeciwwskazaniach, zaleceniach oraz przebiegu zabiegu, stanowiące w rzeczywistości przejaw wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec pacjenta. Pamiętajmy, że Państwo jako lekarze macie obowiązek edukacji, promocji zdrowia, więc przekazywanie komunikatów dotyczących, w jakich przypadkach dany zabieg z wykorzystaniem danego wyrobu medycznego możemy przeprowadzić, wydaje się być dozwolone, o ile właśnie nie ma w tym żadnej warstwy perswazyjnej, a jedynie ta warstwa edukacyjna. Więc edukujmy, nie reklamujmy. I teraz proszę Państwa, kończąc, chciałbym tylko tak Państwu przekazać najważniejszy tak naprawdę komunikat, że każdy przekaz reklamowy należy oceniać indywidualnie pod kątem tego, czy taki przekaz reklamowy zawiera, czy nie. Nie jesteśmy w stanie in abstracto powiedzieć ogólnie, jakiego rodzaju przekazy będą uznane za reklamy, czy nie. Najczęstsze pytania dotyczą oczywiście prezentowania zabiegów, efektów zabiegów przed i po. Oczywiście in abstracto nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy taki przekaz jest dozwolony, czy nie. Jeżeli nie będzie naruszał on tych ograniczeń wynikających, o których Państwu powiedziałem, on oczywiście nie będzie uznany za przekaz reklamowy. Liczy się nie tylko sama treść, ale tak jak powiedziałem, również kontekst, w jakich ona jest prezentowana.
Ja dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że przebrnęliśmy, przegalopowaliśmy przez ten temat. Tak jak powiedziałem, temat na pewno będzie rodził jeszcze wiele pytań. Mam nadzieję, że podczas już następnych spotkań, tego typu spotkań, będziemy mogli sobie podyskutować i wyjaśnić, podzielić się już konkretnymi rozwiązaniami wynikającymi właśnie z praktyki, z decyzji wydawanych przez organy nadzorcze. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę.